Xbox Design Lab powróciło w zeszłym roku i wypuściło na świat zupełnie nową falę personalizowanych kontrolerów, pozwalając graczom nadać swoim kontrolerom niepowtarzalny charakter. A od 9 czerwca oferta powiększyła się o kolejne opcje personalizacji i kraje w Europie, by dać graczom jeszcze więcej możliwości nadania swojemu kontrolerowi osobistego sznytu. Niezależnie od tego, czy już od jakiegoś czasu mieszkujecie w Design Labie, czy słyszycie o nim po raz pierwszy, znajdziecie tu wszystko, co powinniście wiedzieć. Nic tak nie podkreśla indywidualnego charakteru danej rzeczy, jak pomalowanie jej na ulubiony kolor, a Xbox Design Lab oferuje całą paletę barw do wyboru. Wśród 19 podstawowych kolorów znajdziemy żywe odcienie, takie jak zieleń prędkości, skórka pomarańczy i piorunujący błękit, a także nieco spokojniejsze barwy jak róż retro czy pustynny brąz. Możecie nimi ubarwić obudowę kontrolera, bampery, przyciski i drążki w dowolnej konfiguracji. Od 9 czerwca Xboxowi gracze dostają do dyspozycji jeszcze bogatszą paletę kolorów, w której znajdzie się wiele pięknych pastelowych barw, a także kilka opcji camo, które przydadzą się, gdy zechcecie mieć fajny kontroler, który wtopi się w otoczenie. No, pod warunkiem, że wasze otoczenie jest bardzo kolorowe. Ideą Xbox Design Lab jest umożliwienie każdej osobie stworzenia kontrolera, który będzie idealnie pasował do jej stylu, ponieważ Xbox jest dla każdego. Żeby podkreślić ten ważny fakt, 9 czerwca w Design Lab pojawiły się także piękne obudowy Pride, dzięki którym gracze będą mogli dumnie reprezentować swoje barwy w trakcie grania. Już teraz odwiedźcie stronę Xbox Design Lab i zaprojektujcie kontroler swoich marzeń. A gdy już zdecydujecie się na konkretny projekt, elfy z Xboxa złożą go i dostarczą w ciągu 28 dni. Na tym personalizacja się jednak nie kończy. Żeby uzyskać idealną harmonię między wygodą a stylem, możecie dodać też kilka dodatkowych akcentów, takich jak metaliczne wykończenie czy gumowane uchwyty. Dostępny jest także szereg różnych wersji przycisków, które można dopasować do wybranej przez siebie estetyki, a nawet wygrawerować napis na samym kontrolerze, żeby nadać mu jeszcze bardziej osobisty charakter. Mając do dyspozycji wszystkie te narzędzia, społeczność Xboxa stworzyła w ciągu ostatnich lat wiele naprawdę niesamowitych kontrolerów, a ich twórcy byli na tyle uprzejmi, by podzielić się nimi w sieci, używając hashtaga Xbox Design Lab. Okazuje się, że Xboxowi gracze są dokładnie tacy, jak myśleliśmy. Bezgranicznie kreatywni, bardzo zróżnicowani, wyjątkowo kolorowi i, szczerze mówiąc, niekiedy po prostu trochę szaleni. Ale kto by chciał to zmieniać? Gdy już nadacie swojemu kontrolerowi perfekcyjną oprawę z pomocą Xbox Design Lab, możecie dalej eksperymentować z tym, co kryje się pod obudową. Żeby było jasne, nie chodzi nam o to, że powinniście rozebrać swój kontroler na części i zacząć kombinować z przewodami, bo to na pewno skończyłoby się bardzo źle. Zamiast tego możecie skorzystać z aplikacji Akcesoria Xbox, dzięki której w dowolny sposób dostosujecie ustawienia kontrolera. Może wolicie poruszać się za pomocą prawego, a nie lewego drążka, a może macie wrodzoną smykałkę do ustawienia bumper jumper i chcecie, żeby takie ustawienie było domyślne. Aplikacja pozwoli Wam zaprojektować szereg własnych ustawień, między którymi będziecie mogli swobodnie się przełączać. I tak w mgnieniu oka otrzymacie kontroler, który będzie skrojony idealnie pod Was, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a wtedy nic nie będzie w stanie Was powstrzymać. No, może z wyjątkiem wyczerpanej baterii. Xbox Design Lab wszedł 9 czerwca na wyższy poziom, a my nie możemy się już doczekać efektów Waszej kreatywności z nowymi, eleganckimi kolorami i świetnymi obudowami Pride. Podzielcie się swoimi najlepszymi pomysłami w komentarzach poniżej i nie zapomnijcie zostawić suba na kanale i włączyć powiadomień. Trzymajcie się ciepło, cześć!